Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Lidzbark radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok. W ciągu roku budżet zmieniany był 33 razy. Po raz drugi w tej kadencji udało mi się uzyskać absolutorium. Dotyczy ono oczywiście budżetu roku 2015. Co mnie bardzo cieszy, to absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Nie było tutaj żadnych wątpliwości co do wykonania tego budżetu. Jest to świetna okazja, żeby skierować kilka słów podziękowań. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi Urzędu Miasta i Gminy, a w szczególności pracownikom Wydziału Finansowego. To dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu przy koordynowaniu tego zadania oczywiście bardzo duży wkład miała pani skarbnik, pani Gabriela Sadowska. Również do pani Gabrieli chciałbym skierować ciepłe i szczere podziękowania. A także uważam, że należy podziękować wszystkim radnym, gdyż wykonanie zarówno tak dobrze strony dochodowej, jak i strony wydatkowej było możliwe tylko dzięki dobrej współpracy, było możliwe tylko i wyłącznie dzięki zrozumieniu i dzięki zaangażowaniu radnych w budżet gminy Lidzbark. Zadłużenie gminy Lidzbark 31 grudnia 2015 roku wynosiło ponad 4 700 000 zł i stanowiło 11% wykonanych dochodów budżetowych. Burmistrz tłumaczy, że nasze miasto jest w coraz lepszej kondycji finansowej, a zadłużenie z każdym rokiem maleje. Nasze miasto jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Szacowane zadłużenie naszego miasta na koniec roku bieżącego wyniesie około 3 700 000 zł i osiągnie pułap 9% wydatków budżetowych. W 2015 roku zostało zrealizowanych 65 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 4 600 000 zł. Warto dodać, że Lidzbark może pochwalić się jednym z najniższych zadłużeń w porównaniu do miast podobnej wielkości.